2 godziny minuta i 9 sekund to od niedzieli 25 września nowy rekord świata w maratonie. A to świetna okazja, żeby porozmawiać w podcaście Sport po Krakowsku o bieganiu. Zahaczymy troszkę o to, co działo się w ubiegły weekend w Berlinie, bo trudno o tak fantastycznym wyniku, tak fantastycznym bieganiu nie wspomnieć, ale przede wszystkim skupimy się na bieganiu w Krakowie, na tym, co tu się dzieje na co dzień i od święta, bo tak trzeba określić imprezy sportowe. A już w październiku dwie z tych największych krakowskich imprez, a więc 15. Bieg Trzech Kopców. Ten już drugiego października, dwa tygodnie później, 16 października, 8 Krakowia Półmaraton Królewski, a także dwie imprezy towarzyszące. Przy mikrofonie Michał Knura, a także moi goście Kasia Broniatowska, instruktorka lekki atletyki, zawodniczka, trenerka, osoba, która wielu zawodników, którzy w krakowskich imprezach biorą udział, przygotowuje do tych startów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Andrzej Popiel, aktor, ambasador Krakowia Maraton. Dzień dobry. Dzień dobry, państwo. Marcin Tomczyk, jak dostałem Twój opis, to był chyba najdłuższy, ale powiem, że członek AZS-AWF Kraków Masters, a także biegacz, który, no, zmierzył się dotąd z wszystkimi edycjami Biegu Trzech Kopców. Witam serdecznie. Witam, witam, I ostatni będą pierwszymi, można powiedzieć, trochę współgospodarz tego podcastu, bo realizujemy go jako redakcja Love Kraków razem z zarządem infrastruktury sportowej w Krakowie. Michał Sobolewski, rzecznik prasowy tej jednostki, biegacz, zawodnik Poland Business Run. Dzie Dobry państwu. To zacznę od kobiety, od Kasi. Fantastyczny wynik w Berlinie. Jak to odbierasz jako, jako zawodniczka? No, jest to niesamowity wynik. Jako zawodniczka zastanawiam się, gdzie jest granica. Tak naprawdę, jak jeszcze można wyśrubować ten wynik i kiedy w końcu oficjalnie zostanie złamane te dwie godziny. No właśnie, bo to kenijczyk Eliud Kipczogę, 2 godziny, minuta 9 sekund, on niedługo skończy 38 lat, maratony biega do około 9, jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim, ale on już przebiegł poniżej 2 godzin, ale można powiedzieć z takimi trochę wspomagaczami i nie zostało to uznane oficjalnie zapisane w statystyki, ale widać, że, że on potrafi i ta zbliżająca się 40 to chyba nie jest przeszkoda dla niego. Nie, myślę, że maratony można biegać długo. Więc na pewno nie osiągnął jeszcze swojej najwyższej możliwej formy. To, że złamał już te dwie godziny, pokazuje, że jest to możliwe. Jasne, że było to rzeczywiście ze wspomaganiem, z wieloma pacemakerami i na, na, na płaskiej trasie, na, na okrążeniu. No, ale myślę, że jeśli trafi w idealne warunki, no to jest to realne. Zbliżają się jesienne imprezy biegowe w Krakowie. E, Michał, trzeba przyznać, że nie trzeba się do nich przygotowywać w pojedynkę, w samotności. Ktoś lubi, może to robić, ale miasto, zarząd infrastruktury sportowej w Krakowie... Praktycznie przez cały rok organizuje takie treningi. Powiedz, jak, jak one wyglądają, dzieci ci biegacze się spotykają. Co dzięki temu też mogą zyskać? Tak, to już jest tradycja wieloletnia, że przez cały rok jesteśmy z naszymi biegaczami i chcemy, aby jak najlepiej przygotowali się do naszych imprez biegowych. Przez cały rok trwają treningi, które przygotowują właśnie do biegów Królewskiej Tradycji Biegowej. W tym roku formuła jest taka, że spotykamy się co sobotę o godzinie 10 przy sklepie biegacza pod stadionem Krakowi. W okolicach krakowskich Błoń. Te treningi odbywają się, jak wspominałem, co tydzień. W każdą ostatnią sobotę miesiąca mamy też treningi wyjazdowe. Są to treningi, które z jednej strony przygotowują do naszych biegów, ale tak naprawdę są treningami do udziału, w których zachęcamy wszystkich, bez względu na to, jaki jest ich poziom zaawansowania, czy są to osoby początkujące, które dopiero przygodę ze sportem, z bieganiem chcą zacząć, czy, czy są to właśnie osoby, które już od lat biegają i chcą zrobić formę przed naszymi biegami. Kasia jest taką osobą, która czuwa nad tym wszystkim. Jaka frekwencja w tym roku i czy większa była przed wiosennym maratonem, czy, czy teraz po wakacjach kiedy już zbliża się bieg trzech kopców i, i półmaraton na pewno przez wakacje było, było troszeczkę mniej uczestników, choć rzeczywiście te treningi cieszą się popularnością, z czego się bardzo ja cieszę. Krakowianie chcą przychodzić do nas, chcą się ruszać. Przede wszystkim chodzi o ten ruch. Jasne, że staramy się przekazać tę wiedzę treningową i przygotować jak najbardziej Krakowian do tych wielkich naszych biegów, jak bieg Trzech Kopców, półmaraton czy Krakowia Maraton, ale chodzi też przede wszystkim o to, żeby żeby wyjść, żeby się poruszać na świeżym powietrzu no i poznać fajnych ludzi. No właśnie, z jednej strony integracja, ale z drugiej strony też spora dawka wiedzy. Pytań zapewne jest ogrom. Tak, cieszymy się, jak uczestnicy chcą zadawać pytania. Możemy przekazać tą wiedzę, żeby, żeby ten trening też był zdrowy, żeby, żeby po prostu sobie nie szkodzić. Marcin, do Ciebie pytanie, patrząc z perspektywy już bardzo doświadczonego biegacza, co daje takim początkującym zawodnikom właśnie udział w takich przygotowaniach wspólnych, kiedy mogą poczuć tą pasję jeszcze bardziej połknąć baksyla. No, przede wszystkim na takich treningach okazuje się, że trening to nie tylko samo bieganie. Ja, jak zaczynałem bieganie, no to uważałem, że jak biegam codziennie po 5 km, to jest, to jest super. Natomiast okazuje się, że jakiś poziom wyższy, wyższy wejść w bieganiu, no należy, należy również, również inne, inne inne elementy treningowe wykonywać. Stąd, stąd tak, jak treningi, które są w sobotę przez, i przez ZIS organizowane, no pokazują, że. Formę można uzyskać nie biegając właśnie tak po 50 km dziennie, ale, ale wykonując do tego różne, różne ćwiczenia, różne inne formy, rytmy, interwały, podbiegi i, i tak dalej. No i to, to wpływa zdecydowanie, zdecydowanie na dalszy wzrost formy i, i możliwości osiągnięcia dużo lepszych wyników. Jak twoja forma przed biegiem trzech kopców? Jeżeli brałeś już udział we wszystkich edycjach, no to nie możesz zawieść samego siebie, ale też tych, którzy będą biec tuż obok. No mam nadzieję, mam nadzieję. Właśnie mówiłem tutaj przed momentem. Kondycowałem się przedwczoraj. Naprawiałem auto. Szczeliłem, szczeliłem coś w kręgosłupie, ale, ale mam nadzieję, że przejdzie. No, zobaczymy, zobaczymy. No w zeszłym roku udało mi się, udało mi się wyrównać życiówkę. Nie, nie, nie poprawić o, o sekundę, tylko uzyskać ten sam czas. Zobaczymy. No celem jest złamanie 55 minut nadal. A to Zobaczymy. już stała się twoja taka, powiedzmy, życiowa tradycja, że masz wpisane, nawet nie w kalendarzu, ale w głowie wyryte, no, pierwszy weekend października, nie mam nie dla, nie wiem, jakichś nowożeńców, ktoś ma ślub, ja biegam wtedy. No, jeśli chodzi o obiekt czekopców, to w dniu zapisu zawsze brałem urlop, żeby mieć pewność, że się zapiszę. No, a mam taką, mam taką anegdotę, że będę, że będę w tym biegu uczestniczył do końca jego albo mojego, bo tam jest po drodze także na podbiegu, więc jak coś, to tam zostanę do końca. Nie życzymy imprezie ani tobie końca, a przede wszystkim szybkiego końca. Andrzeju, ciebie jako aktora trzeba zapytać o scenę, bo, bo bieganie, imprezy biegowe to też jest Piękna scena, a bieg trzech kopców, no taka bardzo kolorowa, bym powiedział, specyficzna, bo z jednej strony miasto Kraków. A z drugiej, jedyny bieg górski w Polsce, który, który wiedzie właśnie przez centrum dużej metropolii. Tak, ja w ogóle bardzo lubię biegi górskie i cieszę się, że mieszkając w Krakowie mam możliwość trenowania, przygotowywania organizmu pod to bieganie już w wyższych górach, nazwijmy to, niż te nasze krakowskie kopce. Jeśli chodzi o scenę, no to nie można nie wspomnieć o. Scenografii, którą bieg trzech kopców zapewnia, zapewnia no, fantastyczną, ponieważ już samo miejsce startu, czyli Rękawka, kopiec krakusa gwarantuje wszystkim śmiałkom, którzy, którzy podejmą te rękawice. No niezapomniane wrażenia, jeżeli ktoś, oczywiście jeszcze nigdy w tym spektakularnym miejscu nie był, a trzeba powiedzieć, że widać stamtąd panoramę całego naszego pięknego miasta. No i to jest taki dobry początek, żeby nastroić się na. Najbliższą godzinę biegu um, przez, e, przez, te, te, to, przez to całe nasze piękne miasto e, i osiągnąć najwyższy jego punkt, którym jest meta zlokalizowana w Lesie Wolskim, u podnóża Kopca Piłsudskiego. Ty masz za sobą już około 150 ukończonych imprez. Tak czytałem w nocce biograficznej o ambasadorach Krakowia Maraton. Wśród tych wydarzeń jest wiele też imprez właśnie biegowych w górach. Czy Bieg Trzech Kopców może być takim fajnym początkiem, takim wprowadzeniem do, do, do jeszcze większych wyzwań górskich? Jak najbardziej, ze względu na to, że naturalnym startem dla wszystkich biegaczy jest raczej teren miejski, płaski, asfaltowy. To tutaj są krótsze dystanse do wyboru na początek, zazwyczaj, i to stąd. W większości biegaczy przygoda się wywodzi. Góry są troszkę bardziej wymagające, jeśli chodzi o to doświadczenie w ogóle udziału w imprezach biegowych, więc są wybierane w następnej kolejności po zdobyciu niezbędnego doświadczenia na biegach miejskich. Bieg trzech kopców jest biegiem przeważającym w przeważającym stopniu asfaltowym takim właśnie miejskim z elementami tych trudności, które spotykamy w górach, czyli na początku jest zbieg, na początku jest zbieg, który, na którym trzeba uważać, są, są strome nawroty, jest nierówna nawierzchnia, wszystko to, z czym mierzymy się właśnie startując w górach. Później mamy bardzo, bardzo wymagający długi fragment właśnie asfaltowy, który wymaga też wszechstronności. Nie można tylko i wyłącznie startować w górach i zapisać się na bieg Trzech Kopców, no bo, bo trzeba mieć odpowiednią szybkość, żeby na tych wielu kilometrach bulwarów wiślanych te, od, te odpowiednie obroty uzyskać i, i chcąc chcąc wykręcić dobry wynik trzeba tu być szybkim no a później wracamy z powrotem do tego terenu górskiego czyli czyli podbieg czyli coś co wymaga też takiej większej siły biegowej no bo wiele razy spotykam się z opiniami że, że ktoś kto do tej pory biegał tylko w mieście na biegu trzech kopców nie spodziewał się że że te podbiegi po już wymagającym dużego wysiłku sprintu, nazwijmy to bulwarami, no, że, że to przysporzy takich trudności, że, że, że jednak jest to też wymagające, tak jak bieg górski. Przeczytałeś moje kolejne pytanie do Kasi. Właśnie, ktoś startuje po raz pierwszy w biegu trzech kopców. Przede wszystkim nie powinien przeszarżować, żeby nie był takim powiedzmy dramatycznym bohaterem, ale żeby skończył ten bieg przede wszystkim jakie rady. Tak, myślę, że w biegu trzech kopców najważniejsze jest, żeby nie zacząć za szybko. Początek jest z góry wiele osób wtedy po prostu biegnie na, na łeb na szyję. Później biegniemy po płaskim, gdzie rzeczywiście no, wydaje się, że, że jest prosto i w sumie nie jest taki ciężki ten bieg. No, i nagle <noise> zaczynamy wbiegać pod górę, pod kopiec kościuszki. No i wtedy się zaczyna już cierpienie. I jak ktoś zacznie za szybko, no to rzeczywiście druga część dystansu może być dla niego nieprzyjemna. Więc lepiej zacząć spokojnie i przyspieszać już w flasku Wolskim. Dwa tygodnie po biegu trzech kopców czeka nas Michał Rywalizacja Maratońska. Ale nie tylko, bo także dwie imprezy towarzyszące. Powiedz o tym weekendzie szerzej, co czeka biegaczy, ale też Krakowian, bo coraz więcej wychodzi ich na trasę, by kibicować. Tak, 16 października, dokładnie dwie, dwa, dwa tygodnie po biegu Trzech Kopców, ósma edycja Krakowia Półmaratonu Królewskiego. To nie tylko niedzielny bieg na dystansie półmaratońskim, to także już z tradycja, bieg towarzyszący, bieg na 5 kilometrów, w tym roku pod hasłem Biegiem do Igrzysk. Chcemy tym biegiem na 5 km rozpocząć taki okres odliczania do przyszłorocznych Igrzysk Europejskich. Natomiast ten weekend to także biegi dla dzieci. Tradycją było, że podczas Krakowia Maratonu odbywał się mini-mini Krakowia Maraton. Od tej edycji te biegi dziecięce zostały przeniesione i będą towarzyszyć półmaratonowi, i tak to prawdopodobnie już zostanie. Także mamy tutaj propozycje dla dzieci od 3 do 13 roku życia i oczywiście dla ich rodziców, bo to rodzice muszą zrobić ten pierwszy krok, dzieci zapisać i zachęcić ich, przyjść z nimi na to wydarzenie. Także w sobotę przed półmaratonem w okolicach Tauron Areny Kraków będą odbywać się biegi dla dzieci właśnie w tym przedziale wiekowym na dystansach, które będą dostosowane do możliwości dzieciaków. Liczymy na to, że, że dużo dzieci będzie razem z nami. Mamy 2000 miejsc, zapisy trwają. Te dystanse to od 100 do 500 metrów w tej najniższej kategorii wiekowej, gdzie są trzylatki. Nam nawet jeszcze opiekun może wystartować z dzieckiem, żeby mu potowarzyszyć. Marcin, w centrum Krakowa Półmaratonu Królewskiego jest Tauro na Arena Kraków, bo startujemy. Sprzed hali, no i finiszujemy wewnątrz, w blasku świateł, w takiej magicznej atmosferze. To jest taka fajna nagroda, też możliwość finiszu w takim miejscu, bo coraz więcej widzi się, widzi się takich imprez, tak właśnie się, się kończących. No, końcówka półmaratonu karkowskiego no jest, jest, jest szczególna, nie da się ukryć. Mamy jeszcze tam kilometr wcześniej, taką na koniec troszeczkę niespodziankę, jeśli chodzi o podbieg na, na Dąbiu. No, tam, tam dajemy, tam jest ostatni taki wysiłek, a, a dalej to już jest z górki i tam naprawdę, no, nie sposób, nie sposób odpuścić i zwolnić. No, i jeszcze wbieg na, na hale jest, no naprawdę, no, bardzo, bardzo. Yy, szczególny i, i no i daje, daje nie, nie, niezwykłą radość z osiągnięcia mety. Kilka tysięcy biegaczy Andrzeju startuje w Krakowia Półmaratonie Królewskim. Z jednej strony to powiedzmy taka duża impreza ale dla każdego biegacza sam wiesz, no to też jest taki trochę monodram, prawda? Niby bierzemy udział w wielkim skupisku, w wielkiej takiej wspólnocie, ale gdzieś każdy sam z sobą troszkę też walczy. Tak, oczywiście. Każdy z nas ma jakieś oczekiwania i cele wyznaczone. Wracając jeszcze do, do ostatniego rekordu maratońskiego w Berlinie. Sam Eliot Kipczogę też, też to podkreśla, że oczywiście on walczy o, o rekord, o wynik swój indywidualny, ale wciąż uważa, że bieganie jest sportem zespołowym i że wszystkie treningi, które są niezbędne, są jego w zasadzie jego całym życiem. To jest siła właśnie w, w bieganiu wspólnym z, z kolegami, z, z innymi sportowcami, bo tylko w dużej grupie mamy tak silną motywację, żeby dać z siebie maksimum. Tam, na tych mistrzowskich treningach w Kenii, okazuje się, że nie ma znaczenia, czy ktoś jest rekordzistą świata, czy ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę. Jeżeli bierze udział w treningu, to jest traktowany równo z samym Eliudem i on wówczas potrafi wspierać młodych sportowców na, na kilku pętlach. Potem, żeby, żeby to oni wspierali znowu jego. Tam wszystko się wyrównuje i myślę, że tutaj na tych imprezach w Krakowie jest podobnie, że, że stając na linii startu, wszyscy jesteśmy równi i tak naprawdę każdy biegnie na. 100% swoich własnych możliwości. To jest piękne, że, że szanujemy się nawzajem i bez względu na to, jaki kto ostatecznie osiągnie wynik, wszyscy. No, czujemy się spełnieni i, i darzymy się takim samym szacunkiem bez względu na to, czy ktoś pobiegł godzinę wolniej, czy godzinę szybciej. Wiemy doskonale, że każdy dał tutaj z siebie wszystko i wszystkim należą się wielkie brawa i, i podziw za to, że, że im się chce. Michał, imprezy biegowe, wydarzenia, które organizujecie. Za cel mają oczywiście integrację, rywalizację, ale można też nieść jakieś inne przesłanie, kształtować pewne postawy. Wiosną ruszyliście z taką, takim z taką akcją, projektem Maraton w dobrym klimacie. Teraz to będzie kontynuowane przy okazji Krakowia Półmaratonu Królewskiego. W skrócie, dbamy o środowisko i, i cały czas się też uczymy, edukujemy. Tak, wzięliśmy sobie za cel, aby. Jako jednostka miejska włączyć się też w działania samego miasta Krakowa, jeżeli chodzi o edukację proekologiczną i działania proekologiczne prowadzone w mieście. Wiosną biegliśmy w maratonie w dobrym klimacie, chcemy to kontynuować, więc teraz przed nami półmaraton w dobrym klimacie. Jest to szereg działań, które prowadzimy nie tylko edukacyjnych, ale takich też realnych. Które mogą mieć wpływ na zmniejszenie chociażby plastiku, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, które generują się. Jednym z takich elementów najbardziej widocznych przy maratonie była prowadzona wspólnie z asix naszym sponsorem, kampania. Rozdaliśmy niemal 50 bidonów osobom, które zechciały z nimi pobiec podczas maratonu. Te bidony służyły temu, aby na trasie osoby biegnące z nimi napełniały. Wodę z przygotowanych przez wodociągi krakowskie beczkowozów, tak aby zmniejszyć ilość plastiku generowanego butelkami z wodą. Ponieważ ta akcja fajnie się przyjęła i informacja zwrotna od biegaczy była w większości taka, że, że te bidony się sprawdziły, tą akcję wprowadzamy po raz drugi przy półmaratonie, natomiast tym razem liczba bidonów już jest zdwukrotniona. Natomiast to jest taki jeden z elementów, a jest ich dużo więcej. Samo wprowadzanie wody z hydrantów i z beczkowozów sprawia, że ilość butelek plastikowych jest znacznie zmniejszana. Są to też takie działania jak pozbycie się plastików i elementów papierowych z pakietów startowych, niepakowanie koszulek w woreczki foliowe, używanie ekologicznych sztućców. Talerzyków podczas posiłku regeneracyjnego. Tych działań jest sporo. Chcemy tak naprawdę pokazać, że się da, że można e, robiąc w zasadzie wszystko w życiu, czy to jest praca, czy to jest życie codzienne, czy to jest bieganie, e, można robić coś dla, dla naszej planety. E, chcemy też edukować. Przy maratonie mieliśmy strefę eko. W której swoje działania prezentowali nasi partnerzy. Taka strefa pojawi się także przy półmaratonie. Mamy taką możliwość, korzystamy także z samochodów elektrycznych czy hybrydowych, na tyle, na ile to jest możliwe. Można imprezy tak duże, imprezy biegowe, zresztą nie tylko imprezy biegowe, w ogóle duże wydarzenia, organizować tak, aby były one organizowane także z myślą o planecie. Kasiu, bieg z butlą, z wodą, nie z gazem. Może być dobrym rozwiązaniem. Okazuje się, że, że nie przeszkadza bardzo zawodnikom, bo takie są, są wnioski. Tak, myślę, że tak, tym bardziej, że nie każdy też biegnie na rekord świata, gdzie te ułamki sekund są takie istotne. Plus, no nawet jeśli ktoś startuje w biegach górskich, musi mieć swoją wodę, więc są różnego rodzaju pasy na wodę, plecaki. No, fajnie, że można zmniejszyć tą ilość plasty, plastiku. Myślę, że też lepsze będą już kubeczki z takiego plastiku, który jest odnawialny i po prostu można go wielokrotnie, wielokrotnie przerabiać na nowy, a nie te butelki. Bieganie to także pomaganie i nie jest to pusty frazes, bo praktycznie przy wszystkich imprezach zdarzają się akcje charytatywne. Tutaj dobrym przykładem ty jesteś, Marcin, bo wylicytowałeś numer 30 z okazji tej okrągłej rocznicy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wylicytowałeś numer startowy Krakowia Maraton. Masz gdzieś z tyłu głowy, że przy okazji biegania można też zrobić coś dla innych. No jak najbardziej. Dopiero potem spostrzegłem, że, że 29 numer, 31 już miałem na trzech 30 to był ten brakujący, ale to tak dopiero później. Nie no, bardzo mi zależało na tym, bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby skorzystać z takiej okazji i żeby ten bieg no, był, był, był ze mną, tak jak mówiłem wcześniej, zawsze. Jesteśmy świeżo po biegu Sławka Gawlika wokół Błoń. Ty Andrzeju, byłeś zaangażowany w promocję, w ogranie tego. Wiemy, że walczył z kontuzją, ale dzielnie bieg wokół tej największej krakowskiej łąki. No, świetna sprawa, tak? Takie... Bieganie, ale nie tylko dla samego biegania można przy okazji pomóc, bo wiemy, że, że Sławek zebrał ponad 27 tysięcy złotych i, i dzięki temu podopieczni domów dziecka będą mieli nowy sprzęt sportowy. Ponieważ y, dzisiaj zbiórka jeszcze nadal trwa, już wiemy, że jest to ponad 31 tysięcy złotych, i to jest wspaniała rzecz, że y, pasja niektórych sportowców. Y, jest tak duża, że, że w pewnym momencie postanawiają podzielić się nią z, z innymi, którzy, którzy tego potrzebują. No i w ten sposób sławek, który od wielu lat sobie stawia różne bardzo ambitne sportowe cele, postanowił, że przy okazji bicia kolejnego rekordu swojego życiowego no, połączy to z czymś pożytecznym chodziło mu to po głowie już od jakiegoś czasu, Zresztą... Być może inspiracją dla, dla tego przedsięwzięcia był Krakowia Maraton w Formule Together, który odbywał się w czasie lockdownu, w czasie pandemii, kiedy nie mogliśmy zorganizować prawdziwej masowej imprezy sportowej. Wówczas akurat Sławek wygrał w, te, w tej konkurencji. Przebiegł maraton wirtualnie, indywidualnie, w najszybszym czasie. A, a tamtej imprezie towarzyszyła zbiórka pieniędzy na oddział dziecięcy w szpitalu żeromskiego i mm... I myślę, że tutaj w dużym stopniu Sławek zainspirował się, że, że przy okazji tych wielkich sportowych wyczynów, którymi interesują się ludzie, interesują się media, można to przekuć w coś pożytecznego. I tak narodził się pomysł na to, żeby, żeby biegając przez 24 godziny, mierząc się ze swoimi słabościami, z rekordem Błoń, który, który wynosi 243 km, Sławek sobie postawił taki cel, że spróbuje. Spróbuje go zaatakować. To się niestety nie udało, jak wiemy, ze względu na kontuzję, ale na pierwszym planie było i tak to, żeby przebiec jak najwięcej tych kółek, za które sponsorzy wpłacali po 100 zł. Trwała równolegle zbiórka pieniędzy internetowa. No i efekt przerósł najśmielsze oczekiwania, bo marzyliśmy o 24 tysiącach złotych, mamy, jak wiemy, ponad 31 tysięcy no, dzieciaki, które przyszły na, na finisz gratulować i dziękować Sławkowi, były zachwycone, pan dyrektor Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Parkowa też nie krył wzruszenia I, i, i mamy wszyscy nadzieję, że to jest może jakiś dobry przykład za którym warto by było pójść i, i od czasu do czasu organizować takie akcje w szczytnych celach to pomaganie Michał ma różne formy, bo pamiętam Krakowia Maraton i takie specjalne strefy, kiedy można było się trochę zmęczyć, przyjechać na rowerze, przewiec na bieżni, za to sponsor też wpłacał środki na, na, na odpowiednie konto, na odpowiedni cel, a kończymy rok biegiem sylwestrowym i tu też specjalna zawsze okazja, żeby pomagać tym razem najmłodszym. Tak naprawdę każde wydarzenie, które tak jak Andrzej wspominał, ma jakąś swoją siłę promocyjną, siłę medialną, może służyć do tego, żeby być platformą do pomagania. Sport w ogóle jest takim elementem życia, który wyzwala u nas głównie pozytywne emocje i dosyć łatwo jest koło tego sportu budować właśnie platformę do pomagania. My, jako zarząd infrastruktury sportowej w Krakowie, nie tylko prowadzimy własne działania i tego typu elementy wprowadzamy podczas naszych wydarzeń, tak jak to było chociażby przy wirtualnym Krakowia Maraton, natomiast też włączamy się w inne inicjatywy, które funkcjonują w naszym mieście. W zasadzie od początku jesteśmy partnerami Poland Business Run, gdzie, jak wiemy, to, ta idea, ten bieg się narodził w Krakowie i tutaj miasto Kraków wspierało od początku. Krakowski Bieg Sylwestrowy kolejna impreza, której celem, tak naprawdę, poza świetną zabawą i sportem, jest zbieranie środków charytatywne. Tutaj też ZIS zawsze towarzyszy temu wydarzeniu. Natomiast są też takie mniejsze działania. Na koniec trochę o Was, o Waszym bieganiu, bo każdy zajmuje się czym innym, działa w, może w innej branży, ale łączy to, to, to bieganie. Kasiu, Twój najlepszy albo najbardziej niezapomniany bieg to? Myślę, że bieg na Mistrzostwach Europy w Göteborgu, gdzie zdobyłam brązowy medal na 1500 metrów. I to jest taki bieg, który gdzieś tam jeszcze oglądasz z odtworzenia, albo czasem ci się śni, bo, bo on był tak, tak, tak fajny i, i właśnie też przyniósł sukces? Tak, myślę, że tak. Choć um, równie bardzo cieszyłam się z mojego pierwszego medalu Mistrzostw Polski, za który wygrałam kolejnego. A dzisiaj, a dzisiaj bieganie. Fajna, hulajnoga, a dzisiaj mo, mod, modny pojazd w mieście. Wtedy chyba jeszcze nie była elektryczna, no prawda? Tak, ale wtedy jeszcze nie była taka dostępna, więc byłam bardzo dumna. Tak, a twoje największe marzenie jeszcze z bieganiem? To dotyczy twojej osoby, ciebie, czy tego, aby innych zarażać tym bieganiem i uczyć? Czy, czy to jest takie jeszcze wyśrodkowane? Myślę, że jeszcze jest pośrodku. Chciałabym też bardziej skupić się na dłuższych dystansach i rzeczywiście też kiedyś przebiec maraton. W którym roku? Jakaś deklaracja dzisiaj? W przyszłym roku jubileuszowa edycja to by była fajna sprawa. A sprawia. kiedy następny jubileusz? Możemy powiedzieć o 25. Nie, no myślę, że, że jeszcze chwila. Na razie jeszcze krótsze dystanse. Na razie krótsze dystanse. Ty, Marcin, biegasz. Długie dystanse, pamiętam, jak robiłem materiał z tobą. No, biegaliście ponad 70 km wokół Krakowa i stworzyliście nawet taki obważanek na mapie, bo, bo przebiegliście. Jakieś jeszcze inne szalone pomysły w swoim życiu? No różne, różne. No, pierwszym szalon szalonym pomysłem to było przebiegnięcie z marszu Maratonu Karkowskiego w 2005 roku. Gdzie, gdzie wcześniej maksymalnie przebiegłem z plecakiem do pracy 3 km, i stwierdziłem, że skoro da się 3 km przewieźć, to czemu nie 42? No, dwa nie leżałem w łóżku. potem nie Ale po biegu, nie przed biegiem. Po, tak, oczywiście, po, 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 po. No, było to mało mądre, no, ale od tego 2005 roku co roku startuję w, w maratonie Krakowskim. Nie przewiduję niewystartowania. No, zobaczymy, jak to. Jeśli chodzi o dystans, no to mam rozród dość duży, bo udało mi się zdobyć medal na, na mistrzostwach Polski na, na 400 metrów w Toruniu, biegam też ultra po, 100, po 150 kilometrów, nie wiem jaki jest mój cel, nie wiem jaki jest mój cel i pamiętam po pierwszym maratonie, czyli znaczy po maratonie gdzie, gdzie chciałem koniecznie 3,5 godziny złamać, oczywiście w Krakowie, to jak wróciłem do domu, to przyznam że się troszkę załamałem, co dalej Także zapisałem się na stówkę do krynicy. No, a potem po stówce, no to już tam jest i coraz, coraz dalej: no to 150. No, w zeszłym roku UTMB się niestety nie udało ukończyć. Natomiast no zobaczymy, zobaczymy. Trzeba korzystać, póki, póki można. Jeszcze motywuje mnie nowa kategoria wiekowa w przyszłym roku. Też jubileuszowa, tak jak Krakowa Maraton. No zobaczymy, co wyjdzie. Zobaczymy, co wyjdzie. Kto był albo co inspiracją Andrzeju do, do twojej przyjaźni, albo miłości z bieganiem, bo nie wiem, jakie to uczucie, jaka to zażyłość. No właśnie w moim przypadku to nie była inspiracja konkretna. Ja musiałem wyjechać służbowo z Krakowa po studiach, i pracowałem w małej miejscowości i Jakoś tak po studiach aktorskich, które nieodłącznie wiążą się ze sportem, chyba po sportowcach, aktorzy są najbardziej związani z aktywnością fizyczną zawodowo. Ja szybko doszedłem tam do wniosku, że, że to jest najlepsza droga, jak. Wypełnić swój czas wolny, i tam zaczęła się moja przygoda z bieganiem. Kiedy jeszcze nie było ono tak popularne, jak jest dzisiaj. I wiele osób na przestrzeni tych kilkunastu lat mojej przygody z bieganiem powtarza mi, co jest dla mnie bardzo miłe, że, że to. Że to ja zaraziłem ich tą modą na bieganie, i, i, i to, jest, to jest dla mnie taki największy biegowy sukces, jeżeli ktoś mówi, że, że no, tyle lat obserwował moje postępy biegowe, że, że w końcu sam postanowił spróbować. Część ludzi stwierdza, oczywiście, że, że woli może. Spełniać się na rowerze czy na basenie, ale, ale część osób zaczęło biegać faktycznie na stałe, i, i dzisiaj spotykamy się na różnych zawodach. Jest to bardzo, bardzo miłe. Michał Sobolewski, czas dla Ciebie. Czas dla mnie. I tak słucham, zresztą słuchać nie muszę, bo znam dokonania naszych współrozmówców, jeżeli chodzi o osiągnięcia sportowe. Ja faktycznie biegam, natomiast to moje bieganie jest mocno rekreacyjne. Jeżeli chodzi o sukcesy, to nasza zisowska sztafeta w ostatnim Krak Poland Business Run znalazła się w 10% najlepszych wyników i to dla nas była radość, że ten nasz poziom sportowy podnosimy i nie tylko dobrze, mam nadzieję, organizujemy wydarzenia sportowe, ale też potrafimy pobiegać. Czy osiągnięcie tam wyniku poniżej 40 minut na. Biegu nocnym na 10 km, który zresztą uwielbiam. To są takie wyniki mocno rekreacyjne, natomiast właśnie w ten sposób ja traktuję moje bieganie jako sposób na podtrzymywanie swojej sprawności fizycznej. W zasadzie od 8 roku życia związany jestem ze sportem, a bieganie jest tą formą, którą można uprawiać wszędzie i zawsze. Wcześniej byłem mocno związany ze sportami zespołowymi i tutaj jakaś regularność związana z trenowaniem w grupie wymaga takiego reżimu czasowego. Biegać można rano, można w południe, można w środku nocy. W zasadzie wtedy, kiedy wstaniemy, założymy buty i pójdziemy biegać. Więc to moje bieganie jest mocno rekreacyjne i tutaj o jakichś spektakularnych sukcesach raczej nie będziemy rozmawiać. Zacząłem ten program od pytania do, do Kasi. Na pytaniu do ciebie zakończę. E, miałaś kiedyś, kolokwialnie mówiąc, kosę z bieganiem, że powiedziałaś: Nie, teraz tydzień nie biegam, mam dość, nie chcę, nie chcę widzieć butów. Miałam, ale zazwyczaj kończyło się po jakichś trzech dniach. Czyli szybko pogodziliście się. To jest, tak, to jest uzależnienie, już nie da się od tego uwolnić. Jeżeli mamy Wam, drodzy słuchacze, życzyć jakiegoś uzależnienia, to właśnie takiego. To był podcast Sport po Krakowsku. Dziękuję za tę audycję moim gościom. Kasia Broniatowska. Dziękuję bardzo. Andrzej Popiel. Dzięki piękne. Marcin Tomczyk. Dziękuję bardzo. I Michał Sobolewski oraz Michał Knura. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.